Cześć. Dzisiaj w tym filmie pokażę Ci dwie pułapki na sugestie jednego z naszych fanów. I tak, zaczynamy. Pierwsza pułapka to pułapka Legala. Nazwa tej pułapki pochodzi od matu Legala, który teraz Ci pokażę. Legal był to francuski zawodnik XVIII wieku, któremu zdarzyła się taka bardzo ładna partia, którą teraz pokażę. Mamy tutaj taką obronę Philidora, jakby trochę zmutowaną po końcu G4. Nie podoba mi się ten ruch, ponieważ uważam go za przedwczesny. Czarnym ani nie opłaca się bić tego skoczka na F3, ani też ten ruch nie jest jakoś specjalnie uzasadniony moim zdaniem. Białe zagrały skoczek C3, dobre rozwijające posunięcie. I teraz czarne zrobiły błąd, zagrały G6. W debiucie powinno się rozwijać figury, a ten ruch w ogóle jakby jest oderwany od rzeczywistości. No, czarne już mogą teraz odwinąć gońca na E7, a chcą go jeszcze na G7, więc jakby tutaj tracą czas, bardzo cenny czas w debiucie i zostają za to ukarane. I teraz nastąpiła bardzo ładna kombinacja. Legal zagrał skoczek E5. Jeśli czarne odbiją, to po prostu mają pionka mniej, ponieważ hetman bije na G4. Czarne zbiły na D1 i nastąpił mat. Goniec F7, król E7 i skoczek D5. Jeśli ktoś z Was nie znał tej pułapki, to pewnie bardzo tego mata to pewnie bardzo Wam się podoba. No, bardzo, bardzo ładny mat. Więc tak. Pułapka, którą pokażę, następuje po ruchu skoczek C6. Ta pozycja może powstać po różnej kolejności posunięć. Teraz czarne grają trochę lepiej, ponieważ rozwijają już figury i taki ruch jak skoczek E5 nie przechodzi ze względu na skoczek E5. I teraz goniec na G4 jest broniony. Dlatego białe grają H3. Trochę z konieczności, trochę też po to, żeby dostawić pułapkę przy okazji. No ponieważ gdyby zagrały na przykład roszadę, wtedy mogłoby nastąpić skoczek D4. Chociaż gadam głupoty teraz, bo jest przecież skoczek E5, więc nie, teraz zacząłem wymyślać swoje rzeczy. Ale H3 to jest dobry ruch. I teraz jeśli czarne odejdą gońcem na H5, co wydaje się naturalne, ponieważ chcą dalej trzymać związania na tej przekątnej. Teraz następuje ruch skoczek E5. Goniec na H5 nie jest broniony. Jeśli goniec bije na D1, to jest ten sam motyw. Czarne biją skoczkiem na E5. Hetman H5. I teraz wydaje się, że czarne biją kolejną figurę na C4. I mają figurę więcej mimo wszystko. Ale następuje na końcu wariantu hetman B5. I teraz czymkolwiek się czarne nie zasłonią, załóżmy, że zagrają C6. Białe biją na C4. Ok, więc to jest pierwsza pułapka. Pułapka Legala. Druga pułapka występuje w partii angielskiej. Skoczek F3, D5, C4, skoczek F6, normalna pozycja. Białe nie grają D4, wolą sfianczetować gońca. I teraz na wypadek, jeśli czarne zagrają goniec F5, co jest małą niedokładnością. Zwykle gra się tutaj E6, ewentualnie C6, można też bić na C4, albo zagrać G6. Takie są opcje. Goniec F5 jest małą niedokładnością, jak już powiedziałem. I teraz taka mała pułapka ze strony białych. Przy okazji też dobre posunięcie. Białe biją pionka na D5. I teraz, jeśli czarne
Naturalnie odbiłem skoczkiem na d5. Następuje niespodziewane e4 i czarne muszą się pożegnać z figurą. Niestety, ponieważ po gońcu e4 białe grają hetman a4 i goniec na e4 spada. Lepszym posunięciem jest tutaj hetman d5, jednak białe mają i tak lepszą pozycję, ponieważ dostały teraz tempo na rozwój skoczka i mają lepszą pozycję w centrum. Tutaj czarne nie mogą za bardzo iść pionkami do przodu. Mogą zagrać c5, ale ta przekątna już należy do tego gońca, więc to jest dobra pozycja dla białych. Więc to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć.